Stary Sącz, eksploracja studni. Uśmiech. Dobra. Dobra, powrótku, no na spokojnie, tak będzie bluz w ogóle. Już chyba trzeci, czwarty metr. A do dołu jeszcze. Ho, ho, ho. Nie ma cię robi. Krótko. Ho, ho, ho. No, woda napływa. Do domu jeszcze jakieś 4 metry, ale nam już koło 8. Dobra, chodźmy niżej. Pewno są w dole. Jesteśmy na dole. Woda ładnie napływa. Pierwsze znalezisko. Podeszwa od buta. Jest skrzynka, co mam z nią zrobić? Dobra, co tu mamy, ale chcąc cokolwiek zrobić, to ja muszę przynieść małą łopatkę.
dobra. Zobaczymy, co nam tutaj wiatry. Wejście do studni po raz drugi. Okej, okay, dobra. Tu. Nie bój się, nie bój się. To co ja, mówię do ciebie. Pimpoteka mam. Czyli może będę schodził i zygał w te ścianki, nie? Masz, nakieruję cię, żebyś później mi nie osądził, że... Czyli? Że nie mówię prawdy. A teraz mówisz, no... Tak po trochę, bo tutaj... O. Więc może być specyficzny kamień, który się wyciąga lub coś. No, a tutaj na razie jest wszystko tak ulicone, że ciężko byłoby, żeby cokolwiek tutaj... Tu mamy 20? Oj tam. Powiem ci tak, że wszystko jest tak dociśnięte kamienie, że na razie tu nie ma możliwości, żeby coś... Przejrzymy na filmiku później. Kawałek drucika. Co? Kawałek drucika. Tak, z wszystkich stron. O! Pierwsze coś pierwszego ciekawego. Czekaj, zobaczymy. Czekaj przed kamerą, tu zobaczymy, co to jest, jakaś przypinka. Jakaś przypinka, zaraz podeślę wiaderku. Czy lepiej wynieś? Tu na razie zostawię, bo szkoda jej trochę poniszczyć. Czyli tutaj musiało być więcej wody, że wiesz, że powchodziło w kamienie coś. Albo ci mówię, że ktoś mógł schodzić i chować. Ale to nie, to jest takie...
To jest drucik. To jest łopata. Drucik. To było tu, to jest tu. Tam nie ma nic więcej. Idziemy to niżej. Dobra, idę niżej. Jesteś już na dole? Tak, musisz włączyć pompę, bo już jest wody. Czekaj, sprawdzę, ile jest wody, ok? Jeszcze... Tylko, że pompę musisz benzo nałożyć. Aha. To czy... trochę do góry? Czekaj chwilę, ja muszę się tutaj jakoś... Czekaj, wyłączymy. Czekaj, sprawdzamy poziom wody. O! Wody jest dużo, bardzo dużo. Tak. Czekaj chwilę. Czekaj, może wezmę sobie przerzucę pomp ten. O. Dobra. Oho, wody dużo. Dobra, trzymaj tak. No, już pół metra dopiero zeszło. No, no teraz gdzieś tak pół metra już wyszło. A jak tam woda leci? A, to jest rura. Tak wodzika. To buta się leje. To jest ten. Przynieś to coś? No? Masakra, nalało mi się do buta. No to nie na razie w tej chwili. A wiem co ty chcesz zobaczyć to coś. Czekaj. Właśnie patrzę, żeby jakiś kamień był taki możliwy, ale to nic nie widać, żeby cokolwiek na to wskazywało. Zwykły? No. To się może można później wziąć tam na dół. Bo tu w ścianach to raczej nie, bo to są tak kamienie wykładane. Ale że kto to budował? Bo ten mój simplex jest wodoszczelny. Mój też.
Też? Też, no. Co tam jest napisane? 1969. I wtedy wkładał rury dziadek. Wtedy były rury tu montowane. Tak, bo tu jest taki sam napis. No. Na czerwono. Hydroformy. Tak. Pisało to tak. 69? Tak. Gwoździk bity. Gwoździk bity. Czekaj, zobaczymy tylko takie wstanie. No popatrz. Mogło wypłynąć, było chyba aluminiowe, no nie? No. Jest ptak. O, masz zobacz. Sowa. Sowa, nie? Dobra, panie. To ja sam na dół schodzę, nie? Z powrotem. Mhm. I wiadra pełne poruszę. Dobra. Kurde, ileś muszę nachodzić, żeby tą monetkę wydobyć. Ale sam fakt, że... Tak, jedną. U nas jest trzech. Cicho, dwóch. Dobra. Jakby tutaj w ścianach raczej nie ma nic. Tak na 99%. Oprócz kamieni. Nie idzie? Idzie? No ona jest w wodzie. Teraz idzie. Idzie, nie? Dobra? No? Tylko panie, ale... Tylko plecy widzę. Tak się tutaj... Nasz urobek ze studni. Widzę. Saka. Tu włączyłem kamerkę. Bliżej. Pokażę ci galetkę taką. Ty włączyłbyś saufa dalej tutaj i wodę. Do tego? O, cytryny. Zrobimy. Okay.
Okay.